Witam na kanale Kontrowersyjnej Książki. Dziś chciałabym powiedzieć parę słów na temat nowości wydawniczej, która całkiem niedawno wpadła w moje ręce. Mianowicie mowa będzie, jak już pewnie zresztą widzicie po tytule tego filmu, o książce W umyśle mordercy autorstwa Łukasza Wrońskiego. Przyznam szczerze, że nie do końca byłam przekonana, czy aby na pewno ta publikacja trafi w mój gust, ponieważ okładka wydawała mi się nieco kiczowata, a jestem osobą dość wybredną, dla której każdy detal ma znaczenie. Jednak kierując się w myśl zasady, że nie należy oceniać książki po okładce, zdecydowałam się jej bliżej przyjrzeć. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zaczęłam czytać. W Umyśle mordercy autor dokładnie i wnikliwie bada mroczną, bez wątpienia pokrętną logikę kierującą działaniami seryjnych morderców. Czytelnik odnajdzie tutaj 21 budzących autentyczną grozę historii, które wydarzyły się naprawdę. Dzięki nietypowej formie książki w postaci powieści można odnieść wrażenie, jak gdyby było się biernym i niestety bezradnym obserwatorem opisywanych zdarzeń, co przynajmniej w moim przypadku dawało poczucie spotęgowania strachu i niemocy, tym bardziej, że cały czas miałam świadomość ich realności. W książce zostały przedstawione sylwetki znanych seryjnych morderców, takich jak choćby Jeffrey Dahmer, Bogdan Arnold, Edward Gein czy Edmund Kolanowski, będącymi już swego rodzaju ikonami dziedziny profilowania kryminalistycznego, ale także przeczytamy o mniej popularnych przypadkach, jak na przykład historię 11-letniej dzieciobójczyni Mary Flory Bell czy Davida Parkera Raya, sadystycznego mordercy grasującego w okolicach Nowego Meksyku, który wraz ze swoją partnerką oraz córką w wymyślny sposób torturował przypadkowo poznane kobiety. Nie zabrakło również opisów seryjnych morderców, dzięki którym zaczęto zgłębiać wiedzę oraz świadomość o istnieniu drapieżników w ludzkiej skórze. Zatem nie mogła zostać pominięta sylwetka nieuchwytnego po dziś dzień Kuby Rozpruwacza, stanowiącego pierwszy opisany przypadek seryjnego mordercy czy krwawego francuskiego barona Gilles de Reysa, oskarżonego o morderstwo oraz akty pedofilii na ponad setce niewinnych dzieci. Tak jak już wspomniałam, książka została napisana w formie powieści, jednak pod koniec każdego rozdziału możemy odnaleźć rzetelny opis profilu sprawcy oraz dokonanych morderstw. Nie ukrywam, że zabieg przedstawienia rzeczywistych wydarzeń w takiej formie jest dużym atutem tej publikacji, gdyż dzięki temu w plastyczny sposób zostaje przedstawiony tok myślenia mordercy, a także czuć wręcz namacalną, ciężką, niemal do bólu autentyczną atmosferę opisywanych zdarzeń. Dodatkowo, co warto podkreślić, książka została wzbogacona o czarno-białe, autentyczne i zarazem unikatowe fotografie, co również stanowi ciekawy element dopełniający powyższą pozycję wydawniczą. Uważam, że zamysł przedstawienia działania mechanizmu, jakim jest umysł seryjnego mordercy, a także próba autora zakorzenienia w odbiorcy świadomości czyhających w świecie zagrożeń jak najbardziej się powiodła. Mimo że lektura tej książki nie jest lekka i momentami wręcz przytłacza czytelnika swoją autentycznością, to dzięki przystępnemu językowi oraz treściwej, chciałoby się powiedzieć, przyjemnej formie stanowi ciekawą pozycję książkową, niezaprzeczalnie zapadającą na długo w pamięć. Z mojej strony na dziś byłoby to już wszystko. Dzięki za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrypcji kanału, a także do odwiedzenia moich stron na Facebooku i na Lubimy Czytać. Trzymajcie się, cześć!